Holy shit! Siemandero, ludziska. Witam was bardzo serdecznie. Ale tym razem na premierze. Premierze odcinka. Odcinka chyba się prawidłowo mówi. Słuchajcie, ja wiem, że teoretycznie pewnie lepiej tam się ogląda gdzieś live'y. Jakaś tam powiedzmy jest większa interakcja z potencjalnym odbiorcą, widzem, który wpada na te live'y. Ale niestety bez dogrywania pewnych odcinków, osobno solowo odcinków premierowych, gry będą się ciągły miesiącami u mnie. Po prostu miesiącami. A tego byśmy chyba raczej nie chcieli. To znaczy ja bym nie chciał. Owszem, jeżeli jest jakaś gra dobra, to ja lubię sobie w nią pograć. Ale kurczę, też przejść jak najszybciej w miarę możliwości, zacząć coś innego. Także moi drodzy, dlatego witam was na premierze Wiedźmina 2. Kontynuujemy to, co skończyliśmy na ostatnim live'ie z 24 lutego. Znajdziecie ten live w zakładce live na kanale Tak Sobie Gram. I tymczasem, słuchajcie, lecimy. Tutaj oczywiście już byłem ostatnio. Tutaj mamy Byczys. Zapatrzenie też się płaci. Czy tu jest jakiś gościu, który pozwoli nam coś sprzedać? Niestety nie. Od razu jestem przeciążony, więc już musimy tutaj coś przekombinować, pokombinować i coś wywalić. Porozmawiaj z Filipą Einhardt. Rzucimy tutaj oko na mapę. Na szczęście Filipka jest blisko. Tutaj w tym wąwozie. Właśnie? Ona tutaj jest? Serio? Cóż ona tu robi w tych skałach? What the? Bliziutko wam powiem. Bardzo bliziutko. Jesteś wreszcie. Gdzie Triss? Nilfgaardczycy zabrali ją ze sobą do Lochmuin. Co? Rzucono na nią zaklęcie. Zamienili ją w figurkę. Kompresja artefaktowa. Muszą mieć potężnego maga. Mieli. Bez niego Shilard nie zdoła jej odczarować. Ale w Lochmuin będzie pełno czarodziejów. To nie wszystko. Dostali Triss dzięki Cynthii. Cynthii? Okłamała cię. Wracamy do Vergen, natychmiast! I z powrotem musimy przez całe pole walki przejść. Szczerze? Mogli sobie darować to już, nie? Bez kitu. Thank you.
Szczerze, tutaj było zawsze grubo i tu zawsze jest grubo. Ale udało się do końca dobić. Mgła wojny. Panowie sobie tam chodzą, biegają. Nie no, spingalamy stąd, nie? Tu są te lumpy. Tu też są lumpy, lumpiaszcze duchowe, których nie lubimy. Czekajcie, bo ja muszę tędy zapierdzielać. Podejrzewam, wróć do Wergen przez mgłę i porozmawiaj z Filippą. Z Filippą trzeba porozmawiać. Dobra, chyba możemy schować nasze mieczyki, albo nie. Dobrze idziemy. Dobrze idziemy. Tu jeszcze też medalion, coś. Co tu jest ciekawego? Bardzo podoba mi się ten motyw utworu soundtracku teraz z tego zamku. Świetny jest. Trzeba byłoby go gdzieś wykorzystać. Jakiegoś materiału. Dobra, gdzie musimy iść? Tam musimy iść znowu. Bardzo nieprecyzyjnie jest poruszać się niestety w tym zamku. Nie ma jakiegoś gościa, co by sprzedawał rzeczy, bo wypadałoby się opróżnić, w sensie pozbyć się ratów. Tu jest ten gościu. Troszkę z nim pohandlujemy. Sprzedamy niepotrzebne pierdoły. Okej. Okay. Mamy troszeczkę tych pierdół. Teraz tak. Wszystko epickie, pospolite. Sprzedamy buty. Tutaj nic ciekawego. Tu też raczej nic. Grzyby, roślinki, pierdoły, skały, dzikie węże i te sprawy, jak to się mówi. Tu raczej nic z tego jakby nie będę sprzedawał, zostawimy to sobie. Schematy też nie lekko, ale jesteśmy odciążeni. Przedmiot fabularny, jakieś pierdoły, bstety. A fila, a co on tu jeszcze ma, przepraszam, do kupienia, gościu? Solidny miecz srebrny, ale to wszystko jest drogie. Niestety, nie mamy kasy. Dobra. Sayonara, Andrzej. Interesy z tobą, Andrew, to czysta przyjemność. Dobrze idziemy? Teoretycznie idziemy... Nie wiem, czy idziemy dobrze. Mówię, tu się idzie tak pogubić. Nie wiem, tędy. Czy dałaby się zdecydowanie faktycznie szybka podróż, jeżeli to oczywiście w tej grze występuje, to poprawcie mnie, ale wydaje mi się, że chyba nie ma czegoś takiego tutaj. Szybka podróż byłaby naprawdę spoko, nie? Ale jak nie ma, to trzeba się zadowolić tym, co się ma. No i co? A to kurwa! O, poszło ostro! Głupia byłam. Naciesz się tą chwilą, Wiedźminie. Filippa Eilhart oszukana przez tanią dziwkę z Nilfgaardu. Znajdę ją. A kiedy ją znajdę, zabawimy się jak nigdy wcześniej. Będzie żałować, że jej matka się nie wyskrobała. Róża pamięci przepadła. Otóż nie. Żmija Cynthia tak się śpieszyła, że zostawiła swoje bibeloty. Wśród nich? A i owszem, róże pamięci Triss Merigold. Czas ucieka, Geralt. Ten kwiat umiera. Więc na co czekamy? No fajnie, fajnie. No i co? Gdzie jest Street Merigord? Ale tu mam ty. Dawaj kasę, baby. Kasa, baby. Książeczki, nie książeczki. Co to było? Oreny, za kasę zbieramy. Lubimy opierdzielać nie swoje chaty. Dobra, no i co tu mam zrobić? Chciałeś o czymś porozmawiać? Wspominałeś, że do leku dla Saski potrzebny jest jakiś magiczny obiekt.
Masz pomysł, gdzie zacząć poszukiwania? Jak dobrze wiesz, magiczne przedmioty nie leżą pod płotem. Szczęściem to miejsce ma przeszłość. Bitwa upiorów, kaźń Sabriny Glewizik, opuszczona kopalnia. Liczyłem na konkrety. Nie każę ci chodzić z różdżką i szukać zakopanych skarbów, ale wykaż proszę trochę inwencji. A najlepiej porozmawiaj z miejscowymi. Starosta Burdon zna tu każdy kamień. Może zaczniesz od niego? Chciałeś o czymś... Znalazłem nieśmiertelnik. Doskonale. Chciałeś o czym... Na naradzie mówiłaś o artefaktach potrzebnych do zdjęcia klątwy. Tak, ale nie mogę ich teraz szukać. Sam to zrobię. Dlaczego? Mam swoje powody. Wyjaśnij mi parę rzeczy. Co tu się wydarzyło 3 lata temu? Henselt uderzył na Edirn, ale połamał sobie zęby. Nikt nie wygrał tamtej bitwy. Konflikt Sabriny Glewisig z głównodowodzącym sił Kedwen doprowadził do rozgromienia obu armii. Ogniste kule zamieniły pole bitwy w płonący grobowiec. Henselt oskarżył Sabrinę o użycie zakazanej broni. A ta przeklęła Henselta? Tak sądzę. Podejrzewam, że ze względu na okoliczności klątwa wymknęła jej się spod kontroli. Okoliczności? Złe ułożenie gwiazd, nie ta faza księżyca. Zawsze znajdziecie jakąś wymówkę dla zwykłego partactwa. Rzucała klątwę, płonąc na stosie. Ręce i stopy miała przybite do koła odwozu. I tak nieźle jej poszło. Znasz się na klątwach krwi? A ty? Mhm. To klątwa krwi 4. stopnia. Zwana również klątwą arcymistrzyni. Proszę, proszę, jestem pod wrażeniem. Problem w tym, że do tej pory myślałem, że to mit. Że takiej klątwy nie da się rzucić. To źle myślałeś. Istnieje 6 potwierdzonych przypadków rzucenia takiej klątwy. A potwierdzone przypadki zdjęcia? 1. Dokonał tego zespół czarodziejów pod przewodnictwem arcymistrzyni Franceski Findaber. Stąd 2. nazwa klątwy. W jego skład wchodziła m.in. Sabrina Glewisig. Jaki ten świat mały. To nie wszystko. Klątwa, którą zajmowały się Franceska i Sabrina, miała zakończyć żywot przedstawicieli dynastii Tysenidów, władców Kowiru. Rzucił ją Rodalega Szkarłatny, kompletny szaleniec, ale bardzo zdolny. Zaćmienie i upiory też były. Rozumiem, Sabrina zwyczajnie zerżnęła zaklęcie od tego Rodalegi. Właśnie. Doświadczenie Franceski i jej zespołu mogą nam w czymś pomóc? To dzięki niej wiem o symbolach i specyfice działania klątwy. Wyjaśnij. W końcu to ja mam nadstawiać łuba. Będziesz musiał przeżyć bitwę i w odpowiednim momencie zmienić jej przebieg. Nie wiem dokładnie, co się wydarzy. Nikt tego nie wie. Rozejrzę się za artefaktami. Zauważyłaś, że nie wszystkie duchy były agresywne? Mhm. Większość znikała po zetchnięciu z aurą żywej osoby. Myślę, że moc klątwy wypacza duchy poległych w bitwie i zmienia w draugiry. To jakaś wiedźmińska, fachowa nazwa upiorów? Demonów. Draugiry to demony wojny, powstają na polach szczególnie krwawych i zajadłych bitew. To skondensowana żądza mordu i nienawiści. Można je zabić konwencjonalnymi środkami? Wystarczy srebrny miecz. Ale póki klątwa działa, będą się pojawiać nowe. To duchy żołnierzy są kluczem. Gdyby udało się odwrócić bieg bitwy... Do tego właśnie będziesz potrzebował symboli wojny należących do poległych w bitwie. Nienawiść, śmierć, odwaga i wiara. Wszystkie artefakty muszą być aktywne magicznie i związane z poległymi w bitwie. Inaczej nie zwabią duchów. Dobra, rozejrzę się. Wystarczy, że znajdziesz symbole nienawiści i śmierci. Ja zajmę się resztą. Wolałbym odwagę i wiarę. Nie marudź. Zobaczę, co da się zrobić. Zdaje się, że Cecil wie wszystko o okolicy. To mi wystarczy. Dam znać, jak się czegoś dowiem. No nic, pogadaliśmy sobie troszeczkę tutaj. Tam zacną panią, która ma fajne kształty. I co my tu mamy do zrobienia? No mamy tutaj kilka wykrzykników. Że powiedziawszy, tych misji tutaj pobocznych to jest po prostu od groma do zrobienia. Mamy jakieś tam punkty umiejętności.
Waliśmy sobie tutaj. Ja na ślepo walę. Słuchajcie, walę na ślepo w tym drzewku. Nawet za bardzo tego nie czytam. Nie zagłębiam się w tym. Nie układam żadnego jakiegoś tam buildu, jak to tam niektórzy mówią. Bo... No ja zwyczajnie w świecie się po prostu nie znam na zabawach RPGowych. No tak jest. Tak było i tak będzie. Tędy. Mam jakiś plakat. Przydałby się znowu ten kupczyk. Tu kupczyka żadnego nie ma. Jak my tu mamy iść w ogóle? Bo ja nawet teraz, tak szczerze, to ja nawet nie wiem. Kurczę. Nie ma w ogóle ludzi. Powiem szczerze, kurczę, w tym Wiedźminie wszystko jest takie zagmatwane. No to chyba nie, no chyba nie tędy. Wiecie, tutaj jest znak zapytania, ale tam by wypadało jakoś zejść na dół. Jak to zrobić? Którędy? Najgorsze to jest faktycznie to bieganie, nie? Bieganie, zastanawianie się, którędy zapierdzielać, żeby dojść do danego celu. Tędy? Chyba tak. Tu jest kupczyk. Z kupcem znowu, słuchajcie, musimy tutaj zagadać. Pierdoły mu sprzedamy. Negocjator. Rzućmy okiem, co ja tu za mieczyk mam. No lepszy jest. Dużo, dużo lepszy. Nie, nie idzie tego lepszy, tego miecza. Jak to kurczę jest? Dobra, mniejsza z tym. Gdzie tu mamy iść? Tu, na dół? Tu wszyscy śpią. Dawaj, Geralt, lumpie. Prawda? Stryj mi o tobie opowiadał. Nieźle poradziłeś sobie z upiorami i uratowałeś Saskię. Stryj? Cecil. Pomagam mu przy zarządzaniu Vergen. Jestem Skalen Burdon. Witaj. Co będziesz robił, gdy dojdzie do bitwy? Walczył na pierwszej linii. Stryj zezwolił, jestem już dorosły. Skopię kilka kadweńskich życi. Nie obawiasz się? A czego? Stryj uważa, że mogę, a Jarpen mnie trochę topora poduczył. Rozpieprzę parę łbów, potem pochlam w karczmie. Twardziel z ciebie. Cecil musi być z ciebie dumny. Wychował mnie na porządnego krasnoluda. Wstydu mu nie przyniosę. Inaczej złoi mnie dębowym drągiem. Tak powiedział. Kopalnia jest już bezpieczna. Macie jakieś plany? Pewnie. Zaraz po bitwie bierzemy się za wznowienie wydobycia. Szkoda takich złóż. Stryj powiada, że Vergen szybko odżyje. Zoltan próbuje nas namówić na spółkę. Chce kierować Fedrunkiem, a Stryj będzie zarządzał całością. Byle obronić miasto. Cecil się tobą opiekuje? Od śmierci moich rodziców. Przygarnął sierotę, żreć daje, uczy mnie fachu i życia. Jak zginęli? To był jeden z pogromów króla Demavenda. Nie będę o tym gadał. Wybacz.
Szukam miejsc w okolicy Vergen, które są silnie nasycone magią, bądź mają przeszłość związaną z czarodziejami. Pomyślałem, że mógłbyś mi doradzić. Niech pomyślę. W lesie za Vergen mieszkał kiedyś Werfan, czarodziej, który przyzywał żywiołaki. Podobno to one wydrożyły całą południową ścianę. Poszukaj może w ruinach i opuszczonych kryptach. Jeśli wymachujące łapami kawałki skały nie są silnie nasycone magią, to nie będę już miał lepszego pomysłu. Okej. Okay. I se gościu se poszedł spać, ale jeszcze mamy jeden znak zapytania. I tutaj jest... trudniejsza sprawa, bo nie bardzo wiem, jak mam się dostać tych lujów. Może tędy. Jakoś przejdziemy. Bo kurczę, naprawdę, to uchodzenie tutaj, ale chyba tak, nie wiem. Zresztą... bym powiedział, nie bardzo w tą stronę. Biegamy bez celu. No nie, no zdecydowanie nie tędy. O nie, nie, nie. Oj, 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 oj. No nic, będziemy teraz biegać i krążyć, no bo tak jak mówiłem, nie bardzo. Te wszystkie zaznaczone. Backtracking biegania w to i w kółko jest straszne w tym tytule. Także dużo czasu się traci w ogóle na bieganiu. Trendy ja tu mam, kurczę, zapierdzielać. Czy jeszcze możemy coś opierdolić temu lejowi? Nie możemy. Czy jakoś, nie wiem, tędy może? Gdzie jest ta mapa? W ogóle nie w tą stronę w ogóle. Ja pitole, ty. Jest chore, wam powiem. Tylko bez żadnych sztuczek. Tędy? Już byłem. Ja się w kółko kręcę w ogóle. Pitole. Byłem? Nie, ja tu byłem przecież, tak? Ja nie wiem, gdzie ja mam iść, ej. Jakie to jest porypane, nie wiem, może tędy. Z kitu. Co to kurwa wymyślił, to to jest poracha, nie? Nie wiem, bardziej do góry? Nie wiem, chociaż? Chcę? Nie wydaje mi się. No ja nie wiem, jak... Tak, tu. Tu nie. To tędy. No tak, jest tu jakiś hopek. Bo ja jeszcze sobie tutaj chatę opierdolę. Widzę, że oni są tu
bogaci w Oreny. Kasa się przyda. Może te bieganie i szukanie tych lujów to jest, wam powiem, smutne w tej grze, nie? Nie jest fajne. Wstawaj. Nie boisz się, że trochę przeholowaliście ze Stenisem? Mamusia cały czas głaskała synusia. Myślał, że mu wszystko wolno. Dostał, na co zasłużył. Może nic się nie stanie, a może wybuchnie kolejna wojna. Historia jest jak moneta, która wypadła z ręki. Nigdy nie wiadomo, jak upadnie. Długo jesteś starostą? Mój poprzednik zginął 3 lata temu. Byłem jednym z jego doradców. Orientowałem się w całym tym cyrku. Powiedziałem więc, że póki co będę zarządzał. Nie było sprzeciwu. Zajmuję się głównie handlem, podatkami. Organizuję różne rzeczy. Wszyscy i tak słuchają wyłącznie Saski. Ja też. Jak nastroje? Wszyscy czekają na bitwę. Jedni się modlą, inni piją. Zoltan i Arpen przeganiają chłopków po placu. Przyda im się trochę musztry. Wojownicy Jorveta starają się nie rzucać w oczy. I słusznie. Byłbym spokojniejszy, gdyby poszli sobie w duel Chase, ale Saskia uważa, że bez nich nie mamy szans. Cecil, znasz kogoś, kto brał udział w wojnie sprzed 3 lat? Ja brałem. Walczyłeś pod Vergen? Ba. Podobno sporo wiesz o samej bitwie. Ten Ramol Henselt, królem zwany, myślał, że u nas żyje banda ćwoków, co to się zestrają ze strachu, jak tylko przeprawi wojska przez rzekę. Dlatego zaatakował Edirn? Według Henselta, górne Edirn to prastare dziedzictwo kedweńskiej korony, które musi wrócić do macierzy. Bezczelny pierdziel. Miał trochę racji. Jak poczytasz historyczne księgi, dowiesz się, że 300 lat temu ta ziemia rzeczywiście należała do Kedwen. Sranie po ścianie. A 700 lat temu były tu elfy? A 1 000 000 lat temu może panowały tu jakieś robaki? Jakby tak patrzeć, to każdy król mógłby się spokojnie wpakować z armią do sąsiada i powiedzieć, że ma do tego pełne prawo, bo kiedyś jakiś jego przodek strzelił tu kupę. No dobra, Henselt postanowił zająć górne Edirn. I co dalej? Przybył, dostał w pierdul i wybył. Nie ułatwiasz mi roboty, Cecil. To nie była bitwa, to była rzeźnia. Jak o tym gadam, wszystko staje mi przed oczami. Nie chcę. We mgle duchy poległych w bitwie toczą walkę. Zmieniają się w stwory zwane Draugirami. Edirnczycy, Kedweńczycy, ludzie, elfy. I krasnoludy też. Że też, kurwa, nie mają spokoju nawet po śmierci. Chcę im pomóc. Ale muszę się dowiedzieć, jak przebiegała bitwa. Pomóc. To słuchaj. Dzień był ładny. Vandergrift zaatakował po południu. Pierwsza szła bura chorągiew. Wielu z naszych posrało się ze strachu, jak zobaczyli sztandar. Ale my też mieliśmy dla nich niespodziankę. Pod osłoną nocy zrobiliśmy wały ogniowe. Do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że udało nam się orżnąć ich zwiadowców. Gdyby nie ta zasadzka, pewno byśmy dzisiaj ze sobą nie gadali. Pewno w ogóle nie byłoby górnego Edirn. Zdziesiątkowaliśmy burą chorągiew, ale to był dopiero początek. Nas prowadził Seldkirk. Wszędzie, gdzie się pojawił, Kedweny oddawały pole. Jak się patrzyło na jego zbroję, to aż serducho rosło. Wtedy do boju ruszył sam Vandergrift. Spotkali się na środku pola. Koniec końców Vandergrift usiekł Seldkirka. Straszna to była śmierć. Myślałem, że to koniec. I wtedy spadło niebo. Całkiem jakby same gwiazdy postanowiły się zemścić za śmierć wielkiego rycerza. Ogień pokrył całe pole bitwy. Nikt już nie szukał wroga, tylko drogi ucieczki. Tak. Wtedy już nie było wrogów czy przyjaciół. Byli tylko żywi i martwi. Powiadają, że to przez kedweńską czarodziejkę, która chciała się zemścić na Vandergrifcie. I coś chyba w tym jest, bo Henselt kazał ją stracić zaraz po bitwie. Widzieliście przeprawę kedweńczyków? Z daleka. Widziałem Vandergrifta na czele 4000 ciężko zbrojnych.
Niejednemu serce struchlało, jak zobaczył elitarne niedźwiedzie łby albo pancerne chorągwie z Artkerajk. Po środku szła bura chorągiew. Weterani spod Brenny. Vandergrift, jak tylko stanął na edirńskiej ziemi, wlazł na pagórek i patrzył, jakby swoich włości doglądał. Pamiętam, że na ten widok krasnoludy jak jeden mąż zdjęły portki i zaświeciły mu życiami. Wtedy naprzód wyszedł Celtkirk. Zbroja lśniła w słońcu. Baliśmy się, że ustrzeli go kedweński kusznik, ale tamci też stali, jakby kije połknęli. A Celtkirk popatrzył na nich i tylko lekko się pokłonił. Jak rozpoczęła się bitwa? Pamiętasz? Jakby to było wczoraj. Henselt przeprawił wojska przez Pontar trzeciego dnia po równonocy jesiennej. Edirn ma dobrych szpiegów i byliśmy na to przygotowani. Celtkirk rozstawił wojska wzdłuż linii wzgórz. Serducho rosło, jak na wietrze łopotały chorągwie Wengerbergu, Aldersbergu, Gulety. W naszych szeregach ramię przy ramieniu stali rycerze, pancerni, piechota, nawet chłopstwo wystawiło swoje oddziały. Krasnoludy rozmieściły się na lewej flance. Ponad 5000 luda i nieluda. Nikt nie patrzył na rasę ani na pochodzenie. Jak nigdy dotąd. Brakowało tylko króla Dymawenda. Pewno miał na głowie ważniejsze sprawy niż obrona kraju. Zdobyliście sztandar Burej Chorągwi? Doborowy oddział Henselta. Żaden Jucha nie przeżył. Domokrążca wysłał ich na pewną śmierć. Potem nawet nie przysłał posiłków. To był potwór w ludzkiej skórze. Żołnierze z Burej to prawdziwe zabijaki były. Siła naszych natłukli, ale na każdego Burasa przypadało 7 żołnierzy Edirn. Nie mieli szans. Zdobyliśmy sztandar. To, co z nich zostało, pochowaliśmy w kryptach za Vergen. Sztandar też tam jest. Wrogów, nawet martwych, trzeba szanować. Będę potrzebował tego sztandaru. Widziałeś pojedynek Celtkirka z Vandergriftem? Stałem dość blisko. Nigdy nie widziałem takiej walki. I pewnie nigdy nie zobaczę. Raz już ze sobą walczyli. Na turnieju rycerskim w Artkerajk. Tam Celtkirk był górą. Napierdalał domokrążce tak, że aż mu miecz połamał. Drugi taki rycerz jak Celtkirk, to już się nie urodzi. Vandergrift to się podobno po tym turnieju tak wkurwił, że powiesił kowala, który mu miecz rychtował. Potem zamówił jakiś specjalny u czarodzieja. No i pewno tym mieczem zaszlachtował Celtkirka. Vandergrift nie żyje. Nie wiesz, co się stało z jego mieczem? Wiem, a jakże. Saskia go ma. I dobrze. Tylko jej ręka może poskromić nienawiść, jaka jest zaklęta w jego ostrzu. Kiedy płomienie po bitwie opadły, na żer wyszły hieny cmentarne. Rozdrapali wszystko. Najgorsze jest to, że w całym Edirn nie ma żadnej pamiątki po Celtkirku. Jego brat coś pierdolił, że ma rękawice, ale ługał jak pies. Dzięki, Cecil, pomogłeś mi. Wiem już, czego potrzebuję do zdjęcia klątwy. Pani Eilhart mówiła, że potrzeba 4 artefaktów. Sztandar symbolizuje śmierć, miecz Vandergrifta nienawiść, ale reszta? Filippa zdobędzie pozostałe. Myślę, że wie, gdzie ich szukać. Oby. No dobra. Czyli... Pogadaliśmy. Czemu to się nie zaktualizowało jakby? Jakoś dziwacznie, żebym jeszcze musiał tu z nim pogadać? Tak wygląda, no bo patrzcie, to się jakby w ogóle się nie zaktualizowało. Aha, tu jeszcze mamy. Ona potrzebuje pomocy, starosto. Filippa może sporządzić odtrutkę, ale musi dostać magiczny artefakt. A może kwiat paproci? Albo stepującą glistę, co? Słuchaj, ja na magii się nie znam, ale przychodzi mi do głowy jedno miejsce. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze interesowało ono czarodziejów. Mówili, że to bardzo silna intersekcja. Tam szukaj. Tam, czyli gdzie? W lesie za Vergen. Rozglądaj się za ruinami. To miejsce mocy. Raczej go nie przegapisz. Coś taki markotny.
Saskia to twarda dziewucha, wyliże się. Głowa do góry. Dzięki, starosto. Nie, wiedźminie, to ja dziękuję. Ratując te dziewuchy, ratujesz moje miasto. Ale jeszcze jakieś gniazda trupojadów. Co zabiliśmy to? Większość trupojadów. Jak to większość? Zejście na niższy poziom zostało zawalone. Nie wydostaną się. Za jakiś czas pomrą, to wznowicie pracę. Dzięki ci, wiedźminie. Całe Vergen jest ci wdzięczne. Masz tu swoją część. Chivaj, Skax i Zigrin dostaną tyle samo. No! Kurde. No i super. I teraz elegancko, już się zaktualizowało. Widzicie, jakie to jest, kurcze? Tu jeszcze masz, dawaj Oreny. Pierdzielimy krasnoluda. Kasy ze wszystkiego, co tu bagę. Musimy znaleźć jakieś miejsce mocy. Ale to tutaj jest zaraz. Dziwne. Bardzo dziwne. Trendy. Gdzie ja to mam iść? Raczej nie tu. Bo teraz będę szukał, gdzie tu mam iść. Dołem. No ja pitole, przecież... To jest nienormalne z tymi znacznikami, ej. Naprawdę porażka. Biegnę dookoła. Nic mi to pewnie nie da. Czołem, wiedźminie. Siema, Andrzej. Ty co? Tędy? Nie wydaje mi się, żeby to było tędy, chyba. Więc tak szczerze to nie wiem. Jest chore po prostu w tej grze, nie? Naprawdę. Te bieganie to jest porażka. Nie, to na pewno nie na bagnie tutaj. Nie no, co ty, to na pewno nie tu. Ja pitole. Skitu, nie? Co mi to dało? Tędy? No bagnie tu. Serio nie wiem. Naprawdę nie wiem, gdzie ja mam zapierdzielać z tym, nie? Którędy.
To jest po prostu głupota, nie? Z tymi znacznikami. Drzwi zamknięte. Wtedy nawet nie wyjdziemy. Tu jest dupna blama. Dupna brama. Więc nie ma w ogóle opcji. Tu? Byłem tu, nie byłem tu. Tu jest. A to jakiegoś kimiota, nic ciekawego. Więc też nie. No to powiem wam, że nie wiem. No nie, tu byłem, tu też jakby nic. Ale tu też raczej jest jakiś po prostu. Raz no był gdzie indziej to pokazuje. Ale ona to jest. Ja tu jestem. Tędy. Nie wygląda, jakby to było tu. Przede wszystkim są tylko jakieś chaty. I teraz będziemy biegać kolejne 50 minut. Bo ja po prostu nie wiem. Ja tu mam zapierdzielać, w którą stronę ja tu mam biegnąć, żeby było dobrze. Coś kurwa nie wiem. By klopa walił. No to mi nic nie daje, no to kompletnie nic mi tu nie daje, no. I takie właśnie to jest bieganie w kółko, tu jest stół okrągłego stołu. Nic tu nie ma. A my musimy znaleźć jakieś miejsce mocy. Ale jak, gdzie to miejsce mocy, szczerze powiedziawszy, jest? Powiem wam, nie mam zielonego pojęcia. No niby teoretycznie gdzieś tu, tak? Ale tutaj. Nic. Nic nie znajduję. Więc ja niestety nie mam zielonego pojęcia, gdzie to może być, nie? Nie wiem. Powiem wam, że nie wiem. W ogóle ta mapa. Mapa w ogóle pokazuje całkowicie gdzie indziej, nie? Ta mapa w ogóle gdzieś pokazuje. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy w ogóle całkowicie innym miejscu, nie? Niewiarygodne, jak ta gra jest źle, po prostu źle zrobiona, nie? Poważnie, to jest niewiarygodne, nie? W kółko się kręcimy, tu są drzwi zamknięte.
Naprawdę nie wiem. Ciężko mi powiedzieć już, gdzie ja tu mam iść. Biegamy po prostu jak idioci, nie? Bo teoretycznie w końcu wlazę na most. Witaj. Że w końcu tędy jakoś. Boże. Oby. Albo to znowu jakiś będzie ślepy zaułek. Raczej ślepy zaułek, nie? Tylko Filippa Eilhart może wejść. No i co? Tutaj kompletnie... Naprawdę jestem pod wrażeniem tego tytułu, ale ja nie jestem w stanie znaleźć. Interesujące, doprawdy. Wejścia. Biegamy jak kretyn po prostu. Super odcinek z biegania jak debil, nie? Aha. Tak, no tutaj też jakaś chata idioty. Gracie w kość. A no i już. Pokażcie, co umie. Najpierw. Będę z nimi grał, bo mi się nie chce. Kurwa, gdzie ja mam iść? Gdzie ja mam iść? To jest po prostu nienormalne w tej grze. Nic, zrobimy sobie 5 minut przerwy, bo nie jestem w stanie ogarnąć, gdzie ja mam iść w ogóle. Dziwne to jest, wam powiem szczerze. Pingalamy stąd.
Teraz pytanie, którędy jak? Jak to wymyślił motyw w Wiedźminie takiego, kurczę, bezmyślnego biegania jak debil, to moim zdaniem powinien kisnąć na galerze, nie? Tyle wam powiem. To jest kurczę... Ja dobrze nic nie sprzedałem. To jest paranoja. Tylko bez żadnych sztuczek. O, jeszcze jeden przyjezdny. Skąd przyjechałeś? Czekaj, nie mów, niech zgadnę. Z Temerii. Miałam to na końcu języka. Więc co cię sprowadza do Vergen? Zaczekaj, zgadnę. Interesy. Tak myślałam. A zajmujesz się... Jestem Wiedźminem. No proszę. Rzadko widujemy tutaj Wiedźminów. A właściwie co robią Wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. A ja akurat mam problem z chłopakiem. Znalazłaś jego wnętrze rozwleczone na ganku, a głowę kilka kroków dalej, bo ja zajmuję się takimi problemami. Co ona tu ma fajnego? O Boże, tu nic nie ma ta kobieta. Dobra. Będę tu zapingalać. Patrz, jak to jest głupie, ty! Bić! Idziemy bić, kamraci! Na umo! O co tu w ogóle chodzi? Czy ktoś mi może powiedzieć w ogóle, o co tu chodzi z tym cholernym, kurwa, znacznikiem? Bo ja tego totalnie nie rozumiem, ty! Ukradły! Ukradły! Jest nienormalne. Też jest jak... O co z tym zasikiem kurwa chodzi? Dla mnie... To jest po prostu czarna magia, co tu się dzieje z tym znacznikiem. No ja pomyślę, jak tu się w ogóle dostać. Tam jest jakaś rzeka, to przejścia nawet nie ma. Co to wymyślił w ogóle? Oglądnę sobie tutaj. No nie wiem. Co to by wyglądało, to jakby gdzieś tu? Pierwszą przez rzekę? Razem. Oh.
księżyc! Kurwa, ale ich tu jest, ej. Za dużo ich tu jest. Mam ten miecz taki jest troszkę słabawy moim zdaniem. Nie wiem czemu. Nie jest ten miecz jakoś zajebisty. Ja go tu nie mogę niczym. Nie mogę go to niczym zwiększyć. Dobra, ale ich tu było. Czekajcie, bo jeszcze te harpie. Ale tu było, wam powiem. No ale jesteśmy na dobrym tropie. Troszkę wyszliśmy przynajmniej z tych cholernych zabudowań, bo już mi się żyga też ciało tymi zamczyskami. Tu. Sporo tych harpi mutantów.
No to jest tu. Ewidentnie tutaj. Szczep przyleci jakiś? Dobra. Łazimy. Na bank jest tu. Mamy w ogóle ten. Mamy magiczny kryształ. To na harpiach był. Dobra, ale mamy to. Te misje takie, takie teraz, tak chwilowo są, nie podoba mi się ten etap. Mianowicie nie podoba mi się to, że jest tak, przynie, idź, weź, oddaj, nie? I tak, kurde, powiem wam, trochę mi się to nie podoba, nie? Ale trudno. Trudno się mówi. Najważniejsze, że troszkę żeśmy pobiegali, troszkę się zgubiłem, ale znalazłem drogę odpowiednią. No Wiedźmin 3 bije Wiedźmina 2, nie? To nie ma w ogóle gadki, nie? Ale też Wiedźmin jest, trójeczka jest nowszą produkcją, nie? Od dwójki. Przydałby się moim zdaniem ewidentnie jakiś remake Wiedźminowi 2, nie? Że przynajmniej jakby Wiedźmina... Ja mam, że wystarczy, żeby Wiedźmina dwójkę przenieść na silnik Wiedźmina 3. Żeby troszeczkę ta gra była taka, wiecie, no... Lepsza. No to mamy. Ciekawe, gdzie my jesteśmy? Jakiś grupowiec? Jak to wygląda? My jesteśmy, ty. Grobowcu. Zdecydowanie sobie damy coś na te. Tu ja teraz mam miecz. Nawet nie wiem. O kurwa. Za miejsce tutaj. Ktoś ty i czego tu chcesz? O! Geralt z Rivii, sztandaru Burej Chorągwi.
A ty kim jesteś? Eckhart Hennessy, chorąży Górnej Chorągwi, najlepszej formacji, jaką zrodziła Ketwejska Ziemia. Ty mnie nie pamiętasz, ale ja ciebie owszem. Skąd niby? Służyłem w Górnej Chorągwi. Wiesz? Walczyłem pod jej sztandarem i pod Brenną i pod Wergen. Bitwa pod Brenną. Nordlingowie ramię w ramię przeciwko czarnym. Redańczycy pod Deruiterem na prawym skrzydle, na lewym Temeria z naczelnym wozem Natalisem. Piękny to był widok, nieprawdaż? Mylisz się. Chówce redańskie rozstawiły się na lewej flance, a Temerczycy stali po środku. Racja. Może i prawdę mówisz. Przekonaj się. Powiedz mi, bo to musisz wiedzieć, kto był naczelnym dowódcą wojsk Nilfgaardu pod Brenną? Ja. Kurwa, nie wiem, ej. Markus Braiband. Kłamiesz! Nie jesteś z Górnej Chorągwi! Zginiesz! A, Boże. Twardy jest. Klikamy jeden guzik i zabijamy go. Nudne to. Ale dobrze, że tu przyszliśmy, kurde, od razu dobyliśmy drugą część zadania. Czy dobrze było tutaj iść? Co to jest? O matko. Ale jest dobrze, bo zdobyliśmy to, co chciałem zdobyć. Dobrze. No nawet rzućmy okiem, standard, nie? Mamy. Gdzie są te zadania? Nie wiem, czy to się tu jakoś zaktualizowało. Powinno się jakoś zaktualizować. A niech się podładuje troszkę. I co? Niech się nie będzie ładować? Ważniejsze, że mamy drugą część jakby tego zadania, nie? Zwane bezczeszczenie zwłok. No, brzydko to wygląda.
Dobra, no tutaj mamy wszystko. Ale mówię, dobrze było tu przyjść, bo mamy po części też ogarniętą inną część zadania. Po co ja tu mam to wszystko rozwijać? Sensu, żebym miał ich tutaj wszystkich. No to dobra, no to ja tu już pozbierałem, co miałem pozbierać, nie? Chyba. Tu są jeszcze do rozwalania. Pogoń za magią. Nie wiem, po co ja mam te zwłoki oglądać, no ale okej. Okay. To takie bez sensu jest. Tym bardziej, że ja zdobyłem już wszystko, co chciałem zdobyć, nie? Trochę już zostaje do łba z tą muzyką tutaj, nie? Już za dużo jest tej muzy tu. Ile jeszcze? Ja zaraz stąd idziemy, bo to masakra tu jest. O kurwa, ten co? Jakiś świeżutki Mariano, dobra. Idziemy tędy. Tu wywaliłem dziurę.
Tu. Nie ma nic. Tu. Nie ma nic. Tu jest przejście jakieś. Coś nie pasuje. Tu. Ociężony jestem tam. Muszę wywalić. Lepszenie zbroi, ale ja już mam zbroję ulepszoną. Dobra, i spingalamy stąd. Raczej co chciałem, to ogarnąłem. Mamy ten standard ogarnięty. Teraz którędy ja mam znowu iść? Żeby się tu nie zgubić. Dobrze, zapierdzielamy. Mapa. Gdzie jestem? Tu gdzieś jestem. No to w ogóle jeszcze za cel jakiś. No tu jest żołdak. Co robi? Mamy dwie rzeczy z jednym zamachem, ale jeszcze jakiegoś miecza brakuje. Miecza nie mamy. Nie zdobyliśmy jakiegoś miecza, kurde, czy coś tam. Coś takiego, bo... No dobrze, tędy. Do kopalni. No to była długa przeprawa. Nie powiem. Bardzo długa przeprawa. Nie spodziewałem się tak długiej przeprawy. Najpierw to idziemy do sprzedawczyka. A ty, miła, wierzysz tej dziewczynie? Saski? Tu chyba nie, nic. Wiecie, którędy tu... Jakaś niebieska kropa znowu. To jakiś specjal gość chyba tam jest do sprzedawania, albo nie wiem.
Wtedy był taki kupiec właśnie jakiś inny całkowicie niż wcześniej, nie? Badam do nóżek! O, Wiedźmin! Świetnie się składa, mam coś dla ciebie. My się znamy? Aż tak cię dziwi obcy wręczający podarunek? Ludzie. Egoistyczni barbarzyńcy. Byłem we Flotsam, gdy doszło do pogromu. Bierz i nie gadaj. Dzięki. Ja dostałem od gościa jakiś ten. Ludzie są. Myślałem, że mam z nim. Jest właśnie. Gówno. Wszystko fabularne to nie. Trofeum z harpia. Jestem strasznie obciążony, ty. Co mnie tak obciąża? Nie mam pojęcia. Tu ja mogę. Dajemy trochę tych pierdół, bo po co mi tego tyle? Kasy to my tu nie mamy za wiele. Niestety. Wiecie. A co on tu fajnego ma? No ma właśnie, gówno to ma w sumie. Zbroje ma jakieś tutaj gościu. Braci pierdoły. Zbroja ze smoczej łuski. Nie mamy tyle kasy na takie coś. Że ja mu tu jeszcze coś sprzedam. A co może do mnie wykonać? Nic. Wiedźmiński miecz srebrny. Słaby. Gaciurki. Słaby mieczyk. Tu nie mamy. Miałem to sprzedał, no cholerę mi to. A idźcie, cholerę mi z tym. Sprzedajemy, co mi niepotrzebne. To zostawimy. Też. No powiem szczerze, że... Jajo harpia. Jeszcze trochę jej nazbieramy na zbroję odpowiednią. Puni Nikira. Dajemy, ja nic z tego nie robię. Tutaj sobie może pozostawiamy. Ile ty ściął za tą zbroję, gościu? Chyba zbroja ten... O. Żywotność 50. I ta zbroja jest
Ona jest dużo lepsza niż ta moja, nie? Tylko że ona kosztuje w cholerę jeszcze. Nie mamy tyle kasy, żeby ten. I tak posprzedawałem w cholerę. I widzę, że dalej jest dupa. Wszystko posprzedawałem, co mogłem. Ile mogłem, to posprzedawałem, ale dalej dupa. Ile mam za to zbroję chciał? Wszystko wydałem, ty. 3700 mamy. Ile ona kosztuje? Mamy. Kup. Twierdzi, że jest dziewi. Ja pitole, ej. To ciekawe, nie? Nikt jej cnoty nie kwestionuje. Trzymaj się! Sam sobie odpowiem. Ale kasy wydałem, ty. Super. Całą kasę wydałem na zbroję, nie? Jestem crazy, co nie? Wiem, że... No wiem, jestem crazy. Weź tu nic nie możemy kupić. Nic. Dobra, mapeczka. Gdzie mam iść? Tam zaś muszę iść, tak? Nie bardzo wiem, którędy znowu mam iść. Niestety... Tędy nawet nie ten. Znowu trzeba będzie jakoś dookoła przebiec. Którędyś. Tędy chyba, nie? A czekaj, a ja tu miałem jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. Trofeum. Co to daje? To nie, to jest dużo lepsze. Chciałeś o czymś porozmawiać? No mamy, nie? Znalazłem nieśmiertelnik. Doskonale. Chciałeś o czym... Znalazłem składnik lekarstwa dla Saski. Pokaż. Interesujące. Ciepło, ale nie gorąco. To tak, jakbym wysłała cię po słońce, a ty dostarczyłbyś mi świeczkę. My potrzebujemy czegoś piorunującego, Geralt. To sen krasnoluda. Skradziony i zaklęty w krysztale. Nadałby się, ale jest za słaby. To znaczy, że w okolicy poza zwykłymi harpiami są też Kelaino. Kelaino? Mhm. Złodziejki snów. Jedyny gatunek harpii, który wykształcił coś na kształt inteligencji. Potrafią zaklinać senne majaki w górskim krysztale. Wiem, że niegdyś występowały w tym regionie. Kelaino żyją wśród zwykłych harpii. Ich leże powinno być pełne zaklętych snów. Jestem pewien, że któryś będzie wystarczająco potężny. Musiałbyś wejść do gniazda przez kamieniołom. Niestety, brama do jaskiń jest zamknięta, a Cecil Burdon nie zechce jej otworzyć. Rozmawiałam z nim na ten temat przy innej okazji. Jest uparty jak osioł. Ale nie możemy się poddać. Życie Saski wisi na włosku. Pozwól mi przesłać pragnienie zawarte w tym śnie. Tylko nie bądź zbyt pochopny w sądach. To... czuję. Czyj to sen?
Cecila Burdona. W takim razie idę negocjować z nim otworzenie bramy. Okej, czy jeszcze coś tam mogę z nim pogadać? Dzik Gon to potężna moc, która powinna zainteresować czarodziejów. Dla zwykłego śmiertelnika wszystko, co niezrozumiałe, od razu jest podejrzane. Kryje się za tym spisek, a jak spisek, to wiadomo, że uknuty przez czarodziejów. Nie jestem zwykłym śmiertelnikiem. Znalazłem zapiski badacza, który poświęcił całe życie na... Znalazłem nieśmiertelnika. Teśmy sobie chwilę pogadali, ale tak dosyć nie mrawo. Powiem szczerze. Gdzie ja muszę teraz zapierdzielać? Kurwa, znowu tam? Jak się tam dostać? Jak przemyślałeś sprawę? Dobrze, idziemy znowu. Ja naprawdę jeszcze coś z krasnoludych. Wiedźmin nie to. To co? Zadajesz się z czarodziejami? Nie. Powodzenia, Wiedźminie. Otwierać bramę, nie pitolić. Aha, bo ja muszę do tego małego iść, tak? Okej. Muszę wejść do gniazda Harpii. Nie ma mowy. Wiem już o nich. Gromadzą sny, nawet znalazłem jeden. Ale okazał się za słaby. Muszę znaleźć inny, silniejszy, więc otwórz proszę tę cholerną bramę. Posłuchaj, Wiedźminie. Ja bardzo chcę, żeby Saskia wróciła do zdrowia. Ale nie mogę zrobić z miasta Luna Parku tuż przed bitwą z Henseltem. Tę bramę zamknął mój dziad i miał ku temu powody. Wyobraź sobie, że wszyscy mogą swobodnie oglądać te sny. Skojatel, edirńska szlachta, chłopi, krasnoludy. Każdy widzi, co się marzy innym. Zgroza. Mało tego. Wedle legendy najstarsze sny mogą stać się rzeczywistością. Nie chcę koszmarów przemykających się nocą w zaułkach Vergen. Otwórz. Załatwię to szybko. Zachowujesz się jak pijany adorator i zaczynasz mnie wkurzać. Nie! Znaczy nie! To senne marzenie, które znalazłem, należy do ciebie. Co ty wygadujesz? Mów! Wyobrażam sobie, że to kłopotliwa przypadłość, ba w twojej sytuacji to wręcz sprawa o znaczeniu politycznym. Ktoś mógłby rzec, że jesteś odszczepieńcem. Reprezentujesz wielowiekową tradycję, powagę urzędu starosty, a teraz, na dodatek, kierujesz przygotowaniami do obrony miasta. Nie ośmielisz się. Naprawdę? Wyobraź sobie brodate oblicza przodków wykute w kamieniu. Będą spoglądały już nie z dumą, ale z potępieniem. Kto wie, może zatrzymasz urząd, ale już zawsze będziesz na językach. A twój siostrzeniec... Biedny dzieciak. Otworzę bramę. Przysięgałem matce Skalena, że do końca życia będę trzeźwy jak świnia. I zamierzam dotrzymać słowa. Nie obchodzi mnie wielowiekowa tradycja. Chrzanie, co krasnoludy gadają, ale masz rację. Nie wolno osłabiać morale w Vergen. Musisz pogrzebać tę sprawę. Tajemnica ma umrzeć wraz z tobą. Nigdy nie wypowiedziana. Rozumiesz? Rozumiem. I dzięki, starosto. Życzę wytrwałości w abstynencji. Abstynencja. Magiczny artefakt przy jaskini poszukiwaniu artefaktu. Okej. Więc spingalamy stąd. Sobie. Idziemy stąd. Po prostu stąd idziemy. I gdzie to mamy się rzekomo udać? Tam. Rozumiem, okej. Czyli którędy? Bo naprawdę tutaj się pogubić. Wiedźmin nie człowiek. To co? Sznapsa nie będzie?
Przemyślałeś sprawę? Sam nie wiem. A nad czym tu się zastanawiasz? Ziomuś, jeszcze do kupca byśmy zaszli na chwilę. Już nie bardzo już mamy co tu sprzedawać, bo odbyłem się wszystkiego. Kompletnie wszystkiego, nie? Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja dobrze idę. A, teoretycznie tak. Chyba, nie wiem. Kurwa mać. Więc znowu mam iść. Ja to jest głupie. Dołem jakoś muszę iść. Tylko bez żadnych sztuczek. Ludzie są jednak dziwni. No mów. Gdy? Tak. Może idziemy. Prawo. Lewo. Prosto. I tutaj, 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 prosto, cały czas. Trochę to wszystko tu tak matwane. Wiecie, muszę to ogarnąć, situation. Wiecie, którą to stronę będę raczej. Jest ta chatka. Jakaś. Jak ty śpisz? Wiedźmin. Miałbym robotę. Co tam? Mówiłeś coś o jakimś zleceniu. Istotnie. Coś w sam raz dla ciebie. Znam kolekcjonera w Wengerbergu. Dobrze płaci za różne ciekawostki związane z potworami. Jad krabopająków, serce nekerów. Da się zrobić. Pióra harpi. Rozumiem. Czemu akurat pióra? Nie wnikałem. Takie zamówienie już. Zainteresowany? O jakiej sumie rozmawiamy? Może umówmy się tak, że przyniesiesz mi pęczek ładnych piór na próbę, ja ci zapłacę, a jak będziesz zadowolony, to pogadamy. Pęk mu nie wystarczy? Później będziesz chciał jeszcze więcej? Raczej tak. To co? Nie mogę niczego obiecać, mam ważniejsze sprawy. Uszanowanie. Ciekawe. Wiesz, bo nasi piór harpia przyniesie, ale ja teraz robię inne zadanie. Robert, to nawet nie wchodzi w grę w ogóle. Ile to było? To? Może jakieś pióra teraz zbieram. Do końca. Prawo, lewo. Coś tu?
Coś tu lata, ty. A tu są tu pióra? Gdzie on jest? I ten harp się gdzieś tam zawiesił. Też cię. Patrzcie, nawet nie umie tego podnieść teraz, ty. Jakie to. O, o, było przez chwilę. Może te 12 piór harpia się znajdzie. Czekajcie, wiecie co? Weźmie sobie to zadanie na koniec. Nie wiem, czy to się nadbierało. Kurwa, ej. Nie da się tego zbierać w ogóle. Głupie to jest, moim zdaniem. Wszystko to leży na ziemi, nie? Nie mogę tego podnieść. Dziwne. Nawet bardzo dziwne. Teraz jakby można to pozbierać. 12 piór mamy przynieść, tak? Już mamy chyba 12 tych piór. Zrzućmy okiem. Gdzie są te pióra sarpia? Pióra sarpia. 22. No to mamy... Czekaj, cofniemy się tego głąba. Znów medalion. Co to jest? Nie wiem, dziwne. Nie wiem, czemu o takie pióra chodzi. Czy jakieś inne. Mam pióra. Nie, o takie. Doskonała jakość. O to chodziło. Płacę za każdą sztukę. Przynieś jeszcze więcej piór, jeśli chcesz zarobić. Coraz trudniej o harpie w okolicy. Nie rozumiem. Zwyczajnie, ceny idą w górę. Jak bardzo? Jeśli zapłacisz o połowę więcej, to jesteśmy ugadani. Chyba żartujesz. Nie dam tyle. Mówiłeś, że to zadanie dla Wiedźmina. Albo godzisz się na moje stawki, albo szukaj sobie innego specjalisty od harpii. A niech ci będzie. Zapłacę więcej. Uszanowanie. 50 piór harpii. Wow. To już grubo gościu poleciał. Skitu. Zastanawiam się, o co chodzi tutaj z tym kamieniem. To ci ciekawe. Już więcej harpi nie ma. To jest problem, to jest... O, są. Zdychaj. O. No chodź, chodź, chodź tu.
Co? Jakieś 10 trzeba zebrać. To będzie sporo zbierania. Medalion ostrzega. Też są jakieś kamienie. Tu jest jakieś wejście. Tu jest jakiś wojak. Znów medalion. Ten wojak ciekawego miał. Ciężkie spodnie. Momento. Poczekaj, porównaj. Te są lepsze. Ta akurat dupa jest. Ile mamy tych harpiowskiego ścierwa? Gdzie to jest? Nie widzę. Nie ma, tu nie ma. Tu 16. O Jezu, trzeba 60. No to powiem szczerze, nie wiem. Czy damy radę? Tu jest potrzebny jakiś klucz. Troszkę sobie tu jeszcze pobiegamy, bo ja raczej nie bardzo tutaj już będę kontynuował główny wątek. Ale tu coś jest, patrzcie. Tu jest gniazdo ewidentnie. Tu. Tędy. No właśnie, tu chyba nie byłem. Ale tu się nie da wejść. Nie wejdę. Nie ma szans, żeby tu wejść. No fucking way. Też jest gniazdo. Generalnie pokazuję tych harpiów jeszcze. Są jakieś kropki. Zdrawiamy. Nie no, to i tak, kurczę, dobra, chwila, moment. Gdzie to zadanie było? O to, nie? Wejdziemy sobie do jaskini. Jaskinia Bambija. Geralt, schowaj ten mieczek może już, kurde, bo po co ci ten mieczek, jak teoretycznie, nie wiem, nie ma tych harpi tu. Rozumiem, że właśnie tędy trzeba wejść, nie? Ciężko powiedzieć, którędy. Ja tu jestem. Tu. Nie wiadomo. Możliwe, że tędy. Ja tu jestem w ogóle? Tu jestem. Trzeba tam gdzieś zapierdzielać. Będzie mieć pióra w harpi przynajmniej. A co, tylko nie trafię go? Teraz dopiero.
Dawaj, dawaj, dawaj. Zbieramy te pióra harpi. O, dupę. Podobnie. Dwa zadania za jednym zamachem będą zrobione. Jest jakiś... Jedwańska skórzana zbroja. Dużo ciekawszą... Generalnie zbrojkę. O, 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 jest, jest, chodź, chodź. Dwa są nowe. Okej, mamy to. Od razu zbieramy. O, tu. Tędy, nie? Jak kurde iść, a tędy. No. Trochę jest tych harpiów. U mnie spoko, bo dwa zadania sobie wykonam. Co to jest tu? O, ale tu jest. Bardzo ładnie. Zbieramy, zbieramy. Może jest 60 harpi nazbieramy. Jadło. No, zbieramy Geralcik. Kurwa, tam coś ryczało, krzyczało i raczej nie było to nic fajnego. Iż coś dużego. Gdzie teraz? Co teraz? Gdy? O, doszliśmy do tego miejsca, gdzie będziemy dojść. Patrzcie państwo. To ci ciekawe akcje. To przyleci dużego. O
Oto głowa króla. Zaniesiesz ją Shili, wiesz gdzie. Da ci pieniądze i dalsze rozkazy. Strasznie ciężka. Mam z tym iść przez las? Trudno będzie miecza dobyć. Pójdziesz bez broni, w normalnym odzieniu. Postaraj się, by nikt cię nie zobaczył. A jak kto zapyta, niesiesz wiedźmie kapustę. Przecież widać ją na mile i czuć octem. Muszę znaleźć jakiś gruby worek. Nie marudź. Szkoda czasu. Wszystko pięknie, ładnie. Ja bym sobie zobaczył, co tu jest jeszcze. Bardy. Ale dopiero siadł. Tuż za twardziu. Dobrze, dawajcie te moje fajne rzeczy. Szedłby on tu gdzieś był. Tu był. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie. Kończymy powolutku ten odcinek z Wieśka. Dobijamy 2 godzin. Ja oczywiście tutaj jakby sobie zakończyć w tym momencie. Może jeszcze powalczymy z jakimiś harpikami przez chwilę. Też nie wiem. Pewnie i nie. A może jednak. Okej. Bo mamy już 2 godziny premiery, starczy jak najbardziej. A wzięliśmy sobie. O, lech tu przyleciało, łoty w mordę. To są twarde. Siadło ładnie. Poszukamy, pozabieramy pierdolety. Co tu ma? To też jakaś kiedbańska zbroja. Idziemy tu, gdzie mamy iść. Tak, gdzie to tu jest? Tutaj. Tu jest ta nasza misja dalsza. Oczywiście na tym etapie zakończymy. Bardzo serdecznie dziękuję wam, moi drodzy, za poświęcony czas, żeby obejrzeć tą premierę. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Do usłyszenia na kolejnych premierach, kolejnych livestreamach. Odwiedzajcie kanał. Tak sobie gadam, tak sobie jem, tak sobie gram. Zostaw subskrybucję, łapkę w górę, łapkę w dół, komentarzek. Sayonara, trzymajcie się, hejo, pa, pa.